Szczerze to tak, jesteśmy teraz jeszcze przed zakupem, żeby obejrzeć tą działkę jeszcze raz. Ten domek. No jest petarda, bo widok jest przepiękny. No giorno. Przelecieliśmy po raz kolejny na Sycylię. W bardzo ważnej dla nas kwestii. Tak, jest końcówka stycznia. A jest naprawdę bardzo ładnie. Słoneczko świeci, jak widzicie. Także zmieniliśmy chwilowo zimę na wiosnę. Tak, jest, tutaj jest lotnisko. Wypożyczyliśmy auto. I jedziemy, ruszamy ku realizacji naszego kolejnego wielkiego projektu i marzenia. Tak. Zobaczymy, jak będzie jutro. Najważniejszy dzień będzie właśnie jutro, koło południa. Tak, startujemy. Tutaj jesteśmy właśnie w tym miasteczku Castel di Tuza, które jest 4 km od działki. O, tam jest ta piramida, 800 metrów od działki. Jest oto taka rzeźba, artystyczna piramida z metalu, 38 stopni. Pokażę wam, jak jest duża. Ok, tak ona wygląda. Także jest dość spora i właśnie piękno, gdy słońca są. Wielka, z 20 metrów może. A z góry widok na miasteczko Castel di Tuza. Tu autostrada i taki piękny zachód. No a to miasteczko jest piękne, jak byliśmy właśnie w listopadzie, w październiku, w listopadzie na przełomie. To właśnie tutaj w tym miasteczku byliśmy i bardzo nam się podobało, tam fajne takie łódeczki są. No i tutaj jest właśnie taka restauracja i Asia się śmieje, że to chyba był znak, bo siedzieliśmy sobie właśnie tu, w tej restauracji przy morzu. Tu był stolik i właśnie tutaj siedzieliśmy w towarzystwie Janis Joplin, Alberta Einsteina i Salvadora Dali. Także Asia się śmieje, że to był znak, bo Janis Joplin lubię. Dajcie znać, kto też jest z tych bluesowych. No i tutaj w lato, w sezonie, jak jest otwarta, to można sobie będzie przyjechać na kawkę, no i posnurkować, bo ja kocham snurkowanie, jest fajna plaża. Co prawda kamienista, ale bardzo fajnie, że te skałki są i tak sobie już wyobrażam, że po prostu między tymi skałkami będę przejeżdżał sobie z rana. Taki rozruch poranny. Jesteśmy przy stacji kolejowej, gdzie szukaliśmy restauracji, okazało się kawiarni, że jest. Byliśmy teraz tutaj, jest akurat ARD, market. No idziemy kupić pomarańczki sobie. Od pana rolnika. Tak jest. Buongiorno. No, no, quello là, questa è una cassetta, no. Queste veniva a cassetta sana. Qua lo stesso. Tanto la stessa. Ok. Grazie. Esce a vendere sano, prenda quello vuoi ti prende lui. Zobaczymy. O, czy słodkie. Super. Dolce? Buonissimo. Bardzo pysznie. Grazie. Grazie. Co? Jak? Pyszniutkie. Słodziutkie. No, słodkie. Dolce, dolce. Sono buonissimo. Sì. Perfetto.
tu macie ogłoszenia i są naprawdę też ciekawe oferty. Tutaj jest 40 tysięcy euro, 2 hektary, 75 metrów dom. Domek. Taki magazyny raczej. Ale z kamienia, także jest tutaj dużo jeszcze ogłoszeń. Działek do kupienia. Jesteśmy w hotelu. Tusa Hotel. Asia już musiała kociambra dorwać. Nie byłoby inaczej. Taki fajny, taki tygrysek, tak. Młody tygrysek taki. Tam widzicie właśnie miasteczko Castel di Tusa i zamek. A my jesteśmy właśnie w hotelu. Widzicie tam na górze apartamenty. Można samochodem podjechać pod apartament. Tutaj jest główna recepcja. Na górze jest restauracja na czwartym piętrze. I z apartamentów i z hotelu jest właśnie widok na morze. Także hotel czterogwiazdkowy. Jest napisane, czyli po prostu tyle usług zapewnia, żeby mieć cztery gwiazdki. Także jest dość stary, ale tak, żeby się tutaj zatrzymać, jest naprawdę super. I tam na dole, jak widzicie, takie dwie wiatki stojące, to tam jest też super restauracja przy samej plaży, do której można zejść. Jak na taką małą miejscowość, zawsze jest się gdzie zatrzymać i naprawdę niedrogo. Okej, wyszliśmy z apartamentu, wsiadamy w Hyundai'a wypożyczonego i startujemy na podpisanie aktu. Stresujesz się? Jestem podekscytowana w końcu, bo wczoraj jakoś tak jeszcze to do mnie nie dochodziło. No, także wsiadamy w samochód i jedziemy do Castel Buono, żeby podpisać akt. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, że nikt się nie rozmyśli, także trzymajcie za nas kciuki. My się nie rozmyślimy. A my lecimy. No, mieliśmy wczoraj burzę mózgu jeszcze, ale to o tym kiedy indziej. Lecimy. No, jesteśmy u notariusza. Fajny budynek. Także zobaczymy, jak za chwilkę pójdzie dalej. Po filmie wam powiemy. Prezentata presso l'ufficio del registro degli stretti il 9 gennaio 2008 al numero 50 con 28. Już 3 godziny siedzimy. No jeszcze nie podpisaliśmy, także no jeszcze pewne historie wychodzą. A żeby dotrzeć tutaj do notariusza, jesteśmy w Castel. No i właśnie mnie żona woła. I co? Trzeba podpisywać, no to właśnie idziemy. Akurat zacząłem nagrywać. No, dokończę wam, żeby trafić tutaj. To trochę jak w Wenecji, jak się chodzi po tych wąskich uliczkach, to niestety nawigacja się budzi. Gubi. Podpisujemy. Mascarello. Jakaś już stresik jest? Już nie. No więc jesteśmy już po tej wielkiej chwili, tak? Akt mam podpisane. Jak widzicie, Asia się zajęło to trochę czasu, ale to dlatego, że potrzebowaliśmy tłumacza i tu mamy niezastąpioną na koniu Lucynę, tak, która nam we wszystkim pomogła, wszystko sprawnie też załatwiała, także polecamy, gdybyście chcieli kupować u nas Sycylii. Dziękuję bardzo, dla mnie to była wielka przyjemność i pozdrawiam wszystkich. Także jakby co, to namiar napiszemy wam pod filmem, także a my w emocjach jedziemy na działkę. Mamy to, jest nasze. Działka jest nasza. I czynia się pierwsze otwarcie. Mamy kluczyki. Mam nadzieję, że to właściwe. O. Cztery. No. Mamy meble. Co? Mamy meble ogrodowe. Mamy stoli. Kuchenkę gazową. O, drewniany. Nie zapowiadał się. No, ale jak na 18, powiem ci, że wcale mało nie jest to pomieszczenie, co? Starczy, nie? No nie jest mało. Ale zobaczcie, to co najważniejsze. Widok. Salon, bo to będzie salonik mały.
I tak, dużo tarasów widokowych, słuchajcie. Tu na przykład jeden taras widokowy. Schodzimy troszkę niżej, między oliwkami. To jest piękne na tej działce, że z każdego punktu z tarasu jest po prostu świetny punkt widokowy i to nam się też mega podoba. Tu jakaś huśtawka czy namiot. Jest widok. A tutaj w tle, tam po prawo widzicie miasto Santo Stefano di Camastra. A tam ma działkę Luca i Sara, którzy pomagali nam kupić tą działkę. Sara and Luca, we got it! Thank you for your help. Thank you for your patience. Thank you for everything. Grazie, 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 mille! Yes, we are after the deed. Yes. We just finished about hour ago. So we are on the plot. Yeah, the view is amazing. Yes. So we are so happy. And thank you once again for your help, for your support, for Giuseppe's help also. Yes. And we really appreciate it, especially that we know how difficult the time it is for you. Yes. So next time we will meet in May for sure here to celebrate. So have a good day and hope everything will be okay and soon you will be here also. So once again, thank you. Thank you. Big very hugs, much. Kisses. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Thank bye. You. Sara, Luca i Luce to wspaniała i kochająca się włoska rodzina, prowadząca kanał na YouTube Lia Live Everything and Wonder w języku angielskim, którzy dzielą się swoim sycylijskim życiem. Ten kanał jest dla osób kochających świat, życie i ludzi. Serdecznie Was zapraszamy. Tam jest domek, a na jednym właśnie z tych tarasów, które tutaj są, będę chciał postawić swój warsztat. Malutki warsztat. Wyjdzie, nie wiem, z 5 na 3 może, 15 metrów, ale będę chciał tylko tokarkę, strugnicę stawić i toczyć fotowoltaiki no, z tego mojego tarasu, gdzie warsztat ma stanąć. Taki widok podczas toczenia w oliwkach. I widać w tle właśnie wyspy Lipari, bo dzisiaj piękna widoczność jest. I widać w tle właśnie wyspy eolskie Lipari. Różnie na nie mówią, ale widok jest przecudowny. Dlatego widoku po prostu kupujemy i teraz posłuchajcie, co słychać. Ten szum to właśnie szum fal. No jest mega stroma ta działka. Nie oddaje kamera, nie oddaje aparat, ale jest jeszcze bardziej stromo niż widać. Natomiast no jest przepięknie. Zakochaliśmy się od razu, jak byliśmy na poprzednim wyjeździe w listopadzie. Ale mamy styczeń, słuchajcie, koniec stycznia, 20, nie wiem, tam 8 chyba, 9, już jestem pod wrażeniem, nie pamiętam. I zobaczcie, jak jest pięknie zielono. Ptaki śpiewają. Te piękne oliwki. No i ten widok jest po prostu za milion dolarów, naprawdę. I oprócz szumu, teraz mamy jeszcze sąsiadki, posłuchajcie dzwonków. Akurat krówki tam się pasą. Także dla nas to nawet lepiej, bo my lubimy te wiejskie klimaty. Piękne stare oliwki, no przecudowne. Marzyliśmy po prostu o tym. Oczywiście my naszych nie będziemy wycinać, bo jest ich zaledwie 50, tych oliwek, ale już rozmawialiśmy z takim miejscowym tutaj, Giuseppe, który powiedział, że co roku przycina, jak będę potrzebował, to do toczenia mi parę oliwek odpali. Przyjechaliśmy jeszcze wieczorem, żeby zobaczyć, jak ona wygląda. To jest zachód na tej działce.
Nie moglibyśmy jeszcze zapomnieć o 75-letnim Giuseppe, poprzednim właścicielu tej działki, który wszystko nam o niej opowiedział, a ponieważ zauważyliśmy, że był do niej przywiązany, to obiecaliśmy mu, że zaopiekujemy się tą ziemią z należytym szacunkiem. Grazie mille, Giuseppe. Kochani, mamy to. Gratuluję, kochanie. Gratuluję. Spełniliśmy kolejne nasze marzenie. Zacznijmy od ucztowania. Może wystrzeli. Oblejemy trochę ziemi. Proszę, czyń honory. Połyczku. Wasze zdrowie i kochanie za nasze zdrowie, że dowieźliśmy do końca ten projekt. Muszę sobie przegryźć pomarańczką. Tak. Nie będziemy dużo pili, bo wracamy dziś do Polski. Byliśmy tu 3 dni, zrealizowaliśmy to marzenie. Realizacja tego marzenia trwała około 1,5 roku, tak? Jak pierwszy raz na Sardynię wyjechaliśmy. I tam nam się spodobały właśnie działki na Sardynii. A wylądowaliśmy na Sycylii. Mhm. Znaczy, historia lubi zataczać krąg, ponieważ dokładnie jakieś 2 lata temu pierwszy raz pomyśleliśmy o tym, że można kupić działkę, ziemię, dom na Sycylii, bo właśnie nasz chrześniak przyjechał i powiedział nam o takim projekcie, jak jest dom za 1 euro. Dość szybko zrezygnowaliśmy z wzięcia udziału w tym projekcie, ponieważ to są same ruiny, ale zakiełkowało w naszych głowach, że można, tak? Można kupić dom albo działkę na Sycylii. Tak, w dużym skrócie na Sardynii po prostu są 2 razy droższe i w interiorze, a tutaj, słuchajcie, no działka warta, bo pewnie jesteście tego ciekawi, ceny garażu w Warszawie, no nie przekracza to 100 tysięcy polskich złotych, a po prostu widok, jak widzicie, jest naprawdę za $1 milion, z czego się bardzo cieszymy. Niektórzy z Was pomyślą, kurczę, co my wymyślamy, nie? Mamy piękny dom na wsi polskiej, jesteśmy też mega dumni z tego miejsca, w którym jesteśmy. Cieszymy się bardzo też, że mieszkamy na polskiej pięknej wsi, mamy blisko do rzeki i tak dalej. Natomiast no parę lat temu przy naszych pewnych problemach zdrowotnych też postrzeganie życia nam się trochę zmieniło. No tak, każdy z nas ma swoje problemy zdrowotne, które nam uświadamiają i tak naprawdę codziennie sytuacje w życiu nam uświadamiają, że nie ma na co czekać z realizacją marzeń, bo tak naprawdę nie wiesz, czy jutro się obudzisz, tak? Dzisiaj jesteś zdrowy, nic ci nie jest, a już następnego dnia jesteś w szpitalu i nie wiadomo, czy w ogóle będziesz żyć, czy będziesz chodzić. Czy z niego wyjdziesz. I czy z niego wyjdziesz. I dlatego postanowiliśmy, że jeżeli w naszym sercu rodzi się jakieś marzenie, czujemy wewnętrznie, że coś chcemy zrobić, to nie staramy się, żeby tego odwlekać i analizować, tylko jak to mówi Jacek Walkiewicz, jak coś poczujemy w sercu, to po prostu realizujemy. I w tym przypadku tak samo, no baliśmy się, tak? Mieliśmy różne obawy, ale teraz nawet jak się boimy, to robimy. To robimy. Kiedyś się baliśmy, nie robiliśmy, teraz się boimy i robimy. No bo cóż, no, szczególnie w tych dzisiejszych niepewnych czasach chyba nie ma na co czekać. Do czego Was również, kochani, zachęcamy. Można kupić naprawdę fajną działkę w fajnym, słonecznym miejscu, bo też nam na słońcu zależało. No po tej 40, słuchajcie, już się tak, gdzieś tam ta pogoda zaczęła mieć na nas wpływ. My jesteśmy ciepłolubni. Wiem, że niektórzy lubią zimowe klimaty, Norwegia, piękne klify, piękne fiordy, jeszcze w dodatku ze śniegiem. No my jesteśmy z tych ciepłolubnych jednak. Jak tu jesteśmy po prostu i to słońce świeci, dzisiaj mamy ostatni dzień stycznia. Stycznia, tak. Jest, słuchajcie, około 15 stopni, a w słońcu jest odczuwalne 20 stopni gdzieś, także no to nas też mega nakręciło, więcej witaminy D, więcej słońca. Po prostu człowiek inaczej się budzi, jak wstaje z rana, a świeci to słońce. Także dlatego też się zdecydowaliśmy my na wybór na Sycylii. Dlatego właśnie zrealizowaliśmy to nasze marzenie, czyli zakup tej działki na Sycylii. Cena jest związana z pewnymi niedogodnościami. No, kupiliśmy tą działkę bez prądu, bez wody. Dla niektórych jest to pewnie nieakceptowalne. Natomiast no, my gdzieś tam w tematach takich survivalowych, off-gridowych nie czujemy się źle pod namiotami. Wiele razy byliśmy ostatnio, kampera kupiliśmy też, więc nie jest to dla nas straszne. No i postanowiliśmy, że spełnimy to marzenie i nie będziemy go realizować szybko, tak? Czyli w przeciągu roku czy dwóch.
będziemy chcieli wyremontować ten domek, podłączyć prąd i tak dalej, żeby to marzenie nie zrealizowało się zbyt szybko, ten cel, tak? Bo Asia ma w planach właśnie między innymi też urządzanie domku, a ona to kocha, ja chętnie jej pomogę. No tak, zdajemy sobie sprawę z dość rozbudowanej biurokracji tutaj we Włoszech, jeśli chodzi o kwestie różnych pozwoleń, zgód i tak dalej, ale też to akceptujemy tak i chcemy jest. Po prostu iść tą drogą, a kiedy trzeba będzie czekać na różne zgody, to będziemy to tutaj, tak, tu będziemy się cieszyć tym spokojnym włoskim życiem. Tak, Dolce Vita, Dolce Farniente. My też gonimy. Ostatnie lata goniliśmy bardzo mocno. Ja jeszcze ten projekt jeden gruby kończę. Ten jeden już mamy zamknięty i otwarty jednocześnie. A jeszcze jeden drugi projekt przede mną dość gruby, też jeszcze 2-3 miesiące, więc postanawiam sobie oczywiście po tym projekcie jeszcze bardziej zwolnić, ale też wiem, że to może być pułapka, że często my jako ludzie podchodzimy do tego, że jeszcze miesiąc, jeszcze dwa, jeszcze trzy, i już wtedy będę sobie spokojnie żył, bo zrealizuję cel. Wydaje mi się, że to też jest taka pułapka i warto jednak cieszyć się z każdego dnia, codziennie rano, nawet jak mam do zrealizowania jakieś grube cele, to cieszyć się i doceniać każdą chwilę, tak? Bo zawsze gonimy tego króliczka, a tak naprawdę warto cieszyć się, że wstajemy rano, pijemy kawkę, żyjemy. I ja chciałabym tutaj przede wszystkim podziękować mojemu mężowi, że jeżeli coś wymyśli, jeżeli coś poczuje, to zrealizuje. I tak jest. I no jestem bardzo dumna, że idziemy tak razem przez to życie i idziemy, no tak jak mówiliśmy gdzieś tam w poprzednim filmie, no, dość odważnie, że nie stawiamy sobie jakichś marzeń i je zostawiamy, tylko jeśli my możemy nie, to je realizujemy. Dziękuję Ci, kochanie, za docenienie. To ja może jeszcze w sumie odbiję piłeczkę. A ja chciałem Ci w ten sposób podziękować za to, że dałaś mi najlepsze lata swojego życia, bo od 17 roku życia jesteś ze mną. I dla mnie... Ale może jeszcze najlepsze lata przede mną. Mam taką nadzieję. Natomiast najmłodsze lata swojego życia oddałaś w moje ręce i dlatego chcę, żeby każdy rok, każdy miesiąc, każdy dzień był dla Ciebie miły i szczęśliwy. I to jest dla mnie też taka mega, mega radość i wdzięczność dla Ciebie. A jesteśmy już 24 lata, jeszcze rok czasu, będzie ćwierćwiecze, także leci ten czas. Odkąd jesteśmy razem, zawsze byliśmy za sobą. Nikt między nas nie stanął, mega się różniliśmy. Od gdzieś 15 lat jesteśmy, słuchajcie, razem i idziemy w jednym kierunku. Pamiętam takie słowa mojego wychowawcy z podstawówki, życzenia na zakończenie 8 klas, który powiedział, że życzy nam, żebyśmy spotkali osobę w swoim życiu, z którą będziemy patrzeć w jedną i w tą samą stronę. Teraz razem będziemy patrzeć w stronę morza. Jak to było w tej piosence? Destinazione mare. To taka, tutaj włoski taki przebój w radiu. Tak jest, Destinazione mare, czyli kierunek morze. No i stwierdziliśmy, że jak kupujemy tą działkę, to właśnie chcemy kupić działkę już z widokiem na morze, bo pomimo tego, że cenimy sobie tą naszą polską wieś, na pewno nie będziemy na razie przez najbliższe lata chcieli się tu na stałe sprowadzić, co pokażą kolejne, zobaczymy, bo jednak czujemy duże przywiązanie i korzenie do Polski. No ja prowadzę te kursy stolarstwa, więc też chcę cały czas tą tradycję podtrzymywać, stolarstwa, rękodzieła, rzemieślnictwa, więc też na pewno będę chciał jeszcze tu uczestniczyć przez parę lat. A co los dalej pokaże, przyniesie, zobaczymy. Mam jakieś kolejne marzenia i plany na tamten widok, na tamto morze i tam takie wyspy, które są, ale to może innym razem. Kończąc, kochani, ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że można spełniać swoje marzenia, można realizować. Cieszę się, że tą firmę nazwaliśmy Kępa Marzeń w ogóle ileś lat temu, siedząc na huśtawce u siebie w domku właśnie na mazowieckiej wsi. I pamiętam lata 80., 90., jak nic nie było tak naprawdę w radomskich blokowiskach. Wszyscy po prostu mieliśmy jednakowo wszystko to samo, czyli prawie nic. Nie było internetów, komputerów, innych rzeczy. I tak sobie myślę, że wtedy jak oglądałem Viva, MTV, czy nawet te filmy, Casablanca, te włoskie, plus ten film, o którym ty wczoraj wspominałaś. Rzymskie wakacje. Rzymskie wakacje, tak. To wszystko wydawało się takie, słuchajcie, nieosiągalne, nie? A takie odległe. Odległe, w ogóle nie do zrealizowania. A okazuje się, że można, czyli taka dziewczyna i taki i chłopak z radomskiego blokowiska też mogą spełniać marzenia. I wierzcie w to, że wy również możecie. Oczywiście to wszystko
co mamy, będę zawsze to podkreślał, jak zwykle bez propagandy, ciężką pracą, zawzięciem i konsekwencją. Czego Wam również, kochani, życzymy, żeby Wam nie zabrakło. I cóż, kończąc, chcieliśmy Wam powiedzieć, że najbliższe jeszcze 2-3 miesiące na naszym kanale będą filmy stolarskie. Już za 2 tygodnie będzie naprawdę petarda film o Gerbatce, o Szkole Nowej. Już z tego miejsca zapraszamy. A dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani, jak będziemy tutaj przyjeżdżać, bo w tym roku planujemy dłuższy pobyt również tu na Sycylii, na naszej działce, żeby zacząć już jakieś wstępne prace. Czy bylibyście zainteresowani taką tematyką tego, w jaki sposób dokonaliśmy zakupu tej działki? Jakie są procedury, czy to jest łatwe, trudne, z czyjej pomocy można skorzystać. No, wszystkie kwestie, które są związane z zakupem działki, bo my mamy doświadczenie w działce. Czy tym razem chcielibyście oglądać wiejskie życie na Sycylii naszej dwójki i nasze zmagania tutaj z remontem i rozbudową. Życzymy Wam w takim razie, kochani, pięknego 2024 roku po raz kolejny, żebyście spełniali swoje marzenia albo pomyśleli o jakichś fajnych celach, które chcielibyście spełnić. I wysyłamy Wam moc tego pięknego sycylijskiego słońca. Wysyłamy do Was tutaj przez ekran. Niech świeci, niech rozgrzewa serca i do następnego razu. Tak, żyjcie odważnie, żyjcie marzeniami i nie bójcie się, realizujcie. Pozdrawiamy, kochani, jak zwykle. Wolność i pokój. Arrivederci. Arrivederci.